Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Maxinio. Siemano. I spróbujemy wygrać turniej na SSL-u hoopsowy. Tutaj Maxinio, wiadomo, top 1 Polski na hoopsach, chociaż ostatnio się trochę opierdziela i nie gra swojego ulubionego trybu. Ej. Gram, tylko nie mam za bardzo z kim, ale forma chyba wciąż jest. No tak. No w sumie tutaj ostatnio na streamku z Maxem udało się wbić SSL-a, dlatego też jest turniej właśnie z hoopsów. Zobaczymy, jak tam tutaj pójdzie. No i czy przełamiemy tutaj barierę dostawy. Reverse sweepa w finale na turniejach. Może się w końcu uda wygrać. A i myślę, że tutaj pokażemy wiele hoopsowych zagrań, takich jak kick-off na przykład. No właśnie, miałem powiedzieć, że ostatnio trenowaliśmy do tego filmu przecież. No tak. Na live streamach Wetka, Twitch TV Edek. No a propos też Twitcha, to zapraszamy również do Maxa. Link będzie oczywiście w opisie. Max to profesjonalny streamer milion razy w tygodniu. Dobra, podasz mi? Proszę. Dobra, fake. Mam po jego. Dobra, ja to sobie walnę i potencjalnie mam bramkę, tak jest. Piękny gol, piękny. Dobra, ja nie mogę się doczekać, aż będą takie kafy, żeby tutaj YouTube'owi widzowie, co nie oglądają hoopsów, zobaczyli, co tutaj się robi. O, już mnie skikowałem, przepraszam. Git. To zawsze jest taki kubeł zimnej wody, taki kafy dla ludzi, którzy nie wiedzą, co jest 5. No, ale też jest tutaj taka zasada, że w końcu, bo generalnie jak gramy rankedy hoopsy, tam wybijamy SSL-a, to największy problem jest znalezienie gierki. A tutaj w turnieju można każdemu skopać tyłek, mogą już nigdy więcej nie tykać tego trybu, ale i tak mamy rywali do końca turnieju, więc to jest największa zaleta chyba. Ty, nigdy o tym tak nie myślałem, ale faktycznie tak jest. No, poczekaj. A co powiesz o fast kickoffach? Mam robić, żebyś trenował safe z backwarda, czy nie? No ja tutaj trenuję na początku jakieś double fajne, ale możesz, no nie wiem, rób co chcesz generalnie. Musimy każdemu skopać tyłek po prostu. Myślałem, że na chillku zaczniemy, a to widzę, wjechał od razu. Turbo mode. Turbo Polska. Turbo Polska. Ja sobie pojadę po busowie, tak nie strzelam, bo nie grają za dobrzy gracze tutaj, także polecam grać turnieje z Love na hoops. Free title, tak jak dzisiaj będzie. No, to jest to słynna lekcja pokery, co zagadałeś. Dawaj go. Okej. Dobra, nie, on mi poda. Puśćmy go do naszego królestwa. Ja nie będzie miał boosta. Boosta, ale on nie wie o tym. Jasne, że nie. Teraz na pewno. O! A i właśnie, nazywamy się Edinio, bo Edek i Maxinio. Tak, taki tutaj jeszcze informacja. Teraz chyba trafimy na hejtera hoopsów. Idę odpalić. Polaka? Prefik. Prefik? No. Ej, kolejny turniej. O jest, Maxi Prefik. A. Za dwie rundy może będą. Ej, kolejni Polacy w turnieju, jak dobrze. Ale sztos będzie kolejny raz na Polaków zagrać na turnieju, kolejny raz ich zniszczyć. No i dobra, mamy drugie tutaj spotkanie na Team Modified. Może ci to trwają do jakiegoś bump kickoffa, żeby w końcu tutaj pokazać wam, o co chodzi. Może się nie trafić, ale on by się trafił. To free goal zawsze dla nas, nie? Przynajmniej czołowik jest dobry, robiony w razie czego. Punkty stylu za taki kickoff. No i wrogą psycha siada, jak widzą coś takiego. No, widzą coś takiego, to od razu wypierdzielają z meczu, że na mainów grają. Jestem lewo. Trzymaj w bramę. Gol, ale świetny, świetny. Ale bronią. Ależ nawrotka od tego zawodnika. I cyk, o kurde, co się pinch. Stało? A to my spinchowaliśmy nie z nim, czy nie? Właśnie my chyba z nim. Taki okay. Triple pinch no, trochę. Tutaj są save'y też zepsute i nie jestem przyzwyczajony do tego. W 100%. Dobra, może się wali. I bronią coś, co nie coś potrafią. Ale byli chociaż raz na naszej połowie? No, a o tym pewnie przejechali po kick-offie czy coś. Mogę mieć? Git. O, to chyba nie zdąży. Nice. Pięknie. Oj, sorry. Git. Do ciebie? Nie mam za bardzo boosta na to, ale rozumiem, jak nie podoba prawie, to a, podał ci. O! Kazation. O kurde, bitną mnie. Skubany i ładuje bramę? O kurde, jeszcze strzela. I trzeba się chyba kick-off na nich zastosować zaraz. Chyba trzeba będzie, no. Do prawej spróbuję. Nie trafiłem, ale mam sety z powrotem. Nie. Lecę, jak on nie ma, to wezmę. Nice. On jest pod dreamem, on nic nie mógł tutaj zrobić, biedny, poor guy. No nie, na nich nie powinniśmy przegrać zdecydowanie. Zgaduję, nie lubię lekcji pokory. Nope.
No, nie no, Max! Zawsze chciałem pokonać Goldów. Wow. Co jest z ludźmi dzisiaj? Co jest? Ej, halo. To jest jakiś eksperyment, czy turnieje Hoopsa, czy generalnie Hoopsy są najbardziej toksycznym trybem? O kurde. To turnieje Hoopsowe. No tam, no, pamiętam, że na tych meczach rankedach też coś pisali. Dobra. Oj, ale na zwykłych rankedach też piszą, mówisz? No dobra, generalnie szybko idzie na razie. To czekamy na prawdopodobnie Polaków w następnej rundzie. Ale chyba nasi Polacy odpadają ogólnie, prefik. 4-1 przegrywają na jakiegoś Hatema i Damiena. No dobra, gramy tym razem na pogromców Polaków, czyli drużynę Super Sonic Breakout. Tutaj Maksimy nam spoileruje, że już w końcu będzie tytuł SSL-a za turniej, więc nie będzie to scam. Super Sonic Breakout i nie ma breakoutu u nich w teamie, smutne. Oszuści. Trzeba ich ukarać za to. A to chyba randomowo generowana nazwa, tak swoją drogą. Czyli nie są razem w teamie. Ale dobra, mniejsza. Musimy ich pocisnąć i musimy walczyć. Pokazać, że przegrana Polaków to była tak jakby podsaska, żeby Polak nie musiał krwi na Polaku przelewać. Co ja gadam w ogóle? Wiecie? Ty? Spróbuję jakoś mniej mocniej od tego, bo nie mam boosta. No, zabrałem setę. O, to git. Dobra, kopnięty. Nice. Nie wchodzi, nie? Nie. Jadę w nasz corner. O, nie dałem rady go bumpnąć. Lewej? Dobra, solo loop. Góra? Nie ma tam, już sam. Nice, ładnie, Max. Już nie miałem boosta, ale git. No, dobrze, no, przestraszony był jakiś taki od samego początku meczu. Ale dalej, jest trzeci mecz i dalej nie mieliśmy okazji na kopniaka na kickoffie, co jest? No, czasem się nie trafia. Niestety. O, zrąbałem, ale widzę, że... Ja dostałem kopa. Nie trafił. Dobra, on też zrąbał. Nice, Max. Ale dobry placement, widać, że hupsiasz. No nie, no dajcie nam kickoffa z kopem, no co jest? Ten można teoretycznie, ale, no, ale nie ten wiem, to czy jest... Ten to bym musiał też minować hupsy. No tak, to jest hardkorowa. Ale pokażemy wam takiego w miarę prostego. O! Dobra. To trzeci raz się już nie uda. Tak łatwo. Ja to mu tak wezmę. Maxinio Meister. Meisterinio. O kurde. No nie gadaj! No nie. Nie było tego. Do lewej. Zdążył. Ale on szybki. Dobra. Jestem w defie. Dobra. Skoczę go. No ja wracam powoli. Dobra. Będę brał. Nie zdążę, nie wiem po co skoczyłem. Koptałem go. Zabrałem mu setę. Dobra. Nie? Aj, trochę panika. Dom do prawej. Mhm. Leci ci. Ładnie. Dojeżdżaj, tankuj go. Nice! Usiadł na tą piłę jak na WF-ie co najmniej. Ale jaja by powstał. No i znowu nie ma tego kick-off. No nie no! I znowu jest o co chodzi w ogóle? Nie zdążymy wam pokazać kick-offa, bo każdy wychodzi z meczów, zanim do niego dojdziemy. Ten odcinek będzie trwał 5 minut, nie? No nie mogę, ej, autentycznie, czemu tutaj każdy od razu wychodzi? Co jest? No dobra, mamy tutaj półfinał, gramy na, no, drużynę z Gizmo w nazwie. Melodramatic Gizmo, o. I nikt z nich nie gra Gizmo, oszuści. No naprawdę, strasznie skamerskie te nazwy drużyn. I znowu nie ma naszego kick-offa. Dobra, pytanie na odcinek. Możecie dać znać w komentarzu, czy będziemy mieli okazję w ogóle na bump kick-offa w tym turnieju. Przez cały turniej. Jedna okazja. Gdzie zwykle to się kilka razy na mecz trafiało. Jeszcze 4 gry, ja obstawiam, że tak. Ale zobaczymy. Minimum 4 gry, warto zaznaczyć. All saving. O nie, idźcie jeszcze jakiś rajs. Dobra, jadę. Patrz jak go robię. Prosto do ciebie. Na nos. Bym wskoczył. Nie tak. Okej. Okay. Tam, nie wiem co próbuję. Kopnąłem go mocno. Okej. Okay. Ja spróbuję go dosiąść. Nice, Max. Ładnie tutaj, podwójny dosia. Dobra, bump kick-off. Dobra, bumpik. No. Trzymaj. Pokaż mi tutaj dominację. Ja nie zdążę. O. On też, spokojnie. Mówiłem, panika. Panika u nich już. Dobra, jeden leży. Nice. Mogę jeszcze tylko jeden touch. Okej, okay, ładnie. O, to ich porobi? Do lewej spróbujesz? Nie. Tylko tyle, zero boosta niestety. Ja mam lipkę. No nie, i znowu mnie przebijają. Przebijać go czy nie? No jak chcesz. O, jednak hupsiarze. Ale przebiłem go tak trochę w bok, żebyś nie miał aż takiego przypału. I ten Jacu tak z kupą w gaciach przy bramce siedzi. Patrz jak się od rima odbija na milion sposobów.
Oj, myślę. Reprezentuje go. Okej. Okay. Przyjaźni się z Rimem aktualnie. Uwalej. Jest git. Nice. O, chcę go raz. Może się wywali. Tak jest, drugi trudna strasznie piłka. Słaby. Ten Rise Shadow Legends tylko coś gra. Okej, okay, okej. Okay. Będziemy to mieli pod uwagę. To ty szybka analiza prosa. Hupsowe jak na szybko. No, na pewno to nie hupsiasz. Ale ten Rise trafia w piłkę i mnie to drażni. Zostawiam ci. Ty, chłop jakiś... sobie poleciał. A, zaproszenie dostałem od naszego przeciwnika poprzedniego. Myślałem już, że jakiś achievement za granie turnieju na hupsach. O nie. Jaki save. Jeszcze nawet save'a nie dostałeś za tego save'a. To jest największy mem na tym trybie dla mnie. Że zrobisz takie coś, nie dostajesz save'a, dostaniesz, dotkniesz piłkę, jak leci w tą taką, no, zakrzywione dziadostwo na ziemi, co nie wpada i masz save'a. Powiem ci nawet więcej, czasem na kickoffie można dostać save'a. No, trzymaj. Bumpnąłem go, mam mało boosta. Może w dropik, ale nie wejdzie. Tak samo jak kiedyś chyba za strzelnic samobuja w rokecie było, jakby miałeś napis samobój, nie? A teraz nic, jedynie w statystykach pomysły masz. Ja kojarzę, nie wiem, czy w Sarpcu, tej poprzedniej wersji Rocketa, czy na początku Rocketa, bo nie grałem na start. Ale na pewno pamiętam, że było coś takiego jak samobój, że ci pisało chyba. Tak mi się kojarzy z jakichś klipków. Dobra. O, nie zbejtowani. O, ale pięknie zbejtowani. Open? Zdążysz? Nie, zero. Ciężko. O, okazja. A, jest, robisz go. Edek! Proszę. Co jest? No nie wierzę. Na dwójkę powiedzieli. Panikują. Dobra, jakiś losowy pinch. O, ja kurde. Nie, nie leci, nie leci. Okej. Okay. Rozwaliłem jednego. Tam był. Drugi jest słaby. Oj, nice. Walnij się w to? Tak jest! Rim przyjacielem. Jak to się rzadko zdarza. Dobra, no ściągam. Już z moje doświadczenie turniejowe podpowiada, żeby przyjąć 0, cisnąć do 2-0, bo może łatwo przewalić mimo wszystko. O! Dobra, on nie ma za bardzo. Dobry call, dobry call. Dobra. Tenek ma mało. No to może teraz będzie miał dużo. A nie? Skoczy go. No strzel sobie. Ole, to ryzykowny skok. Nie, to był dla nich ryzykowny. O! Wyleciał? Uuu, robisz to. Takie chamskie dreama. Ich nie ma! Bo Maksymiro znowu dankuje. Ale ty mówisz, co jest? Od wczoraj. No, o! Kopniak, kopniak, kopniak! Let's go, let's go. Trzymaj. O! Ajajaj, chciałem wysnipić warpo. Bumpnij. Aj. Dobra, ja będę w defa. O nie. Nie chodzi. Dobra, ja to do kontra daję. No spokojnie, zagram. Dobra, twoje. Wyjeżdżam dziada. Dobrze. Dostał ten klapsika. Poćwiczyłem na Maxinio na kickoffie i w typa to jest siadło. O, i FF-ik szybki. Znowu FF. Nie wiem, co z tymi FF-ami jest, ale to jest najszybszy speedrun turnieju jakiś. No i dobra, są nasi przeciwnicy, czyli Chippy i Hicks-RT. Jak widzimy, nie popisali się nazwą teamu, ale mogą być mocni, bo kojarzę ich nicknamy. Mam nadzieję, że nie będzie to trzeci raz drugie miejsce na turnieju w tym sezonie. Dobra, jadę. Nie, no w życiu. Którego kojarzysz bardziej swoją drogą? Chippy chyba. Chippy nie ma nawet 1600. No to... Ale ten drugi ma SSL-a, więc być może tego drugiego ja tak kojarzę. Dobra. O jest, ale zmieścił. Tak myślałem, że będzie mocniejsza. Dobra, chyba mogę fasty na nich robić, bo ten Kickser-T to tak średnio. No Chippy jednak jest potężny. I ma ten sam banner co ty Dekal. Ale tutaj analogię zauważyłem. O kurde, faktycznie. Ja nie widzę takich rzeczy. Ja ostatnio po tysiącach godzin zauważyłem, że jest Lego Rocketa na piłce, więc... Nie będę się wiem, że powiesz, ja ostatnio po browarze. Sobie marzę. O, in! Bo... Jak co, dobra, zostałem ci. Dobra, fuck go back tak zwane. Może od tego czegoś?
Do ciebie? O kurde, no, sorry. No, do Chipiego. I on teraz baitował się. O, mam setka. Zero. Zabrał mi obydwa boosty, mam zero. Dobra, on... O kurde. No nie, no jeszcze wykorzystał Rima. Optem go. Proszę. Nice, ładnie. Ładnie. No i dogrywka. Nie no, finał na miarę finału w końcu jakiś. No, no. Cały turniej free. I w finale starcie. O nie, nie lubię tego. Nain. Musiałem skoczyć. O, nie ma mnie. No nie zdążę, ale przebił mnie dobrze. Dobra, może to jest metoda. Do tej pory grałem dwa turnieje. Dwa przegrałem w finale po tym, jak wygrywałem pierwszy meczek. To teraz na odwrót. Brzmi git. No, sprawdzałem metodę odwróconego finału. Oczywiście specjalnie teraz przegraliśmy jak coś. Jak się kontruje takie kick-offy? One są ultrawolne. O. Nie mam chyba. Bumpnąłem go. Okej. Okay. Mam do prawej. Okej, dobra. O kurde. Jakby to miał, to już bym był zdziwiony. Skoczę. Ja to miałem! Oczywiście serwer zadecydował inaczej. Dwóch bamciętych. Co tam się stało? Ja, tracher zrobił jak najlepszy placement, sobie wiedziałem, że mam 5. I nie trafiłem w bramkę nawet. Nie gadaj! Ale bym w coś przywalił! Ale przywalę im zaraz 3 bramki. Dobra, followuję. W sensie, co ja gadam? To jest hups. Zdenerwowałem się po prostu. Uczymy się. Proszę, Rim! No, co jest? Czemu Rim im nie przeszkadza? No nie. No nie. Nic nie wchodzi, Jadek. Tu nie wejdzie, wejdzie! Jakimś cudem weszło. No, jest szansa. Wystarczyło ponarzekać. No nie wiem, ale coraz bardziej wierzę, że mam jakąś klątwę turniejową ogólnie. Trzeba to przerwać w najbardziej ekscytujący sposób. Tak. Czyli bronią ten strzał, nice Max. Dzięki. Wziął... Bumpnąłem go na boosta, mam zero. O! Wywalcie się, proszę. Skoczę go. Byłoby miło. No, no, no. Ja powinienem to zreadować. Pany, takie coś, tylko mogę. Bomba! Max! Ale wsadził! Co dobra, jest? Balanko. Ale jaki finish, snipe. Chcesz kopnie? Bomba? Dobra, kopnij mnie. Dawaj. Dobra. Dobra, jest git, działa. Jak ktoś widzowie, to ja nie umiem dostawać kopów za bardzo. Max, OP. Ale idę pod prysznic w tym meczu. Nawet jak będzie finał jeszcze jeden? Po tym finale, sejdź. Okej, okej. Kurde, nie wziąłem boosta. Kontroluję. Ja śliknę. Ja też nie mam boosta, kop temu. Miss kick. Dobra, jest git. Może nie trafię akurat. Nie, no, o, dobrze, nice. Boże, zero mam. Kontrolowałem. Dobra, wezmę. Dobra, weź. Nie. Jakbym to hitnął. Nie mam boosta, zupełnie. Dobra, spoko. Wywalił się. Aj. A ja troluję nadal. Dawaj, strolej i strzel gola. Dobra. Tragedia. Oni mają zero. Nie. Oczywiście, że w dół będzie dawał. O, nice. Nie strzelę. Nie mam jak. Dawaj do tyłu może, jakoś. Stymowany. Okej, okay. Biorę to na spokojnie. Dawaj. Okej. Okay. Proszę. Nice. Kurczę. Wezmę tą setę, bo może mnie by wzięli.
Uwaga. Kurde. Cipi, ty draniu zimny. Ha, mam klątwę. Mam klątwę turniejów finałów ogólnie. To jest potwierdzone teraz już. Przepraszam cię, Max, ja mam klątwę. Nie wiem, jak ją zdjąć. No, ale dzięki za gierki. Fajny był turniej ogólnie. Dobra, opening trzeba walnąć, ale nie mogę, że mam jakąś klątwę drugiego miejsca. Autentycznie pokażę wam, że nie grałem żadnego turnieju poza tym. A nie, teraz już poprzedni nawet wygasł, bo jest nowy tydzień. Ale no nie mogę, każdy raz zagrałem 3 turnieje w tym sezonie, 3 razy drugie miejsce. Przynajmniej, dobra, w następnym odcinku turniejowym musimy wygrać ogólnie. Dobra, opening, opening. Gdzie są te skrzynki głupie? Dobra, znowu 2 razy najdroższe otwieramy. Znowu te dziwne kołka i jakieś dziwne coś. W ogóle nie pamiętam, co za nagrody są, ale... Co mi się w ogóle tutaj podoba w nich? Powiedzmy, że... Nie wiem, że coś mi się podoba. Bo, dobra, mniejsza. Ja tutaj dziękuję jeszcze raz Maxowi za próbowanie zdjęcia mojej klątwy. Dzięki za zaproszenie, było miło, fajnie się grało, serio. Pamiętajcie, że macie link do tutaj Twitcha Maxa w opisie, a już nie będę przedłużał. Zapraszam do zostawienia suba, lajka i elo. Dobra.